Forgiveness like the tide rolling in, taking up the space where shame has lived, receiving all that you died to give. Let the wind blow, let the tide roll. God of love, let my dry bones sing a new song. All the glory to the God of love. Kochani, proszę, żebyście wszyscy zajęli swoje miejsca, ponieważ za 3-4 minuty będziemy startować, ale zanim zaczniemy, poprosiłabym Lilianę, która ma do nas wszystkich kilka słów. Kilka. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że jesteście świetni. Słuchajcie, patrzę na was. Bardzo was lubię. Widzę was. Słuchajcie, dla tych wszystkich, którzy chcą się rozwijać w sferze proroczej, oto moje zaproszenie. Prowadzimy Szkołę Ducha Świętego i ta szkoła jest trzystopniowa i uczymy ludzi słuchać, co Bóg do nich mówi, jak to interpretować, co z tym robić w swoim życiu. Uczymy też, jak poddawać swój charakter kształtowaniu. Uczymy, jak współpracować z innymi ludźmi, z liderami, jak się poddawać pod autorytet, jak nabierać autorytetu. Te rzeczy są stopniowe. Na pierwszym roku uczymy podstawowych rzeczy, ale też takiego rozszerzenia się i patrzenia, co na to Słowo Boże mówi w kontekście usługi proroczej, ale też w kontekście odbierania słowa dla swojego życia, bo czasami to jest najtrudniejsze, żeby usłyszeć, co Bóg mówi do mojego życia. Na drugim roku już kładziemy nacisk na to, jak się poruszać w tym, jak służyć też ludziom, ale też dalej, jak kształtować się w tym wszystkim i też, żeby patrzeć też proroczo na swoje miasto i swój kraj. Natomiast na trzecim stopniu uczymy ludzi, którzy chcą dalej się rozwijać w sferze proroczej, żeby mogli to swoje obdarowanie w praktyczny sposób użyć dla Bożego Królestwa i dla Polski, dla społeczeństwa, dla ludzi, dla Kościoła. Są takie ulotki. Szkoła Ducha Świętego. Prowadzimy zajęcia w Mysłowicach i w Gdańsku, a od tego roku będzie pierwszy rok online, więc możecie sobie wejść na naszą stronę www.szkoladucha.org.pl. Danusia ma ulotki, więc proszę do tej pięknej Danusi z takimi warkoczykami, nie widzę jej tutaj teraz, a do niej się zgłaszać. Ona może każdemu dać ulotkę, jak nie na stronie, można przeczytać, tam już są terminy, ale także mamy stronę facebookową, więc możecie sobie też wejść na stronę facebookową i przeczytać, zobaczyć filmik, posłuchać świadectwa ludzi, którzy byli. Zapraszam was wszystkich, którzy są odważni, żeby się rozwijać. To tyle, dziękuję bardzo. Jesteście fajni, jutro mnie nie będzie, więc miejcie dobry czas. To tyle. Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Witam Was bardzo, bardzo ciepło w ten piątkowy wieczór na premierowym koncercie Beaty Mazurek, płyty Spotkanie Serc. I powiem Wam tak. Miałam okazję wysłuchać już tej płyty. I jest to 8 piosenek. Ale nie mogę nazwać tego piosenkami, bo dla mnie to jest niesamowita historia, niesamowita podróż, spotkania dwóch serc pełnych miłości, dwóch serc, które wołają o miłości, o kochaniu, o tęsknocie, o dobroci. I taki będzie ten koncert. On będzie podróżą i wierzę, że każdy z nas odnajdzie siebie w jakimś fragmencie piosenki, w jakimś fragmencie historii, bo wiem, że Beata też będzie trochę mówiła. I po prostu życzę Wam wspaniałego i dobrego czasu. I cieszę się, że przybyło Was tak wiele, bo wiem, że jest tutaj dużo osób z zewnątrz, które specjalnie przyjechały na koncert, które specjalnie wyczekiwały tego momentu. Wiem, że wiele osób też... Płyta przyjechała wczoraj do nas z wytwórni i wiem, że wiele osób w ciemno już poszło i kupiło płytę, bo tak mocno czekają na nią. I będziecie mieli też tą okazję po zakończeniu, po koncercie, pójść do księgarni i zachować te piękne momenty dla siebie i wysłuchiwać je znowu w domu. Dlatego życzę Wam wspaniałego czasu i dobrej podróży z Beatą i z zespołem. Pamiętam, zapisuję Ciebie każdego dnia i noszę w swoim sercu, bo nie chcę zapomnieć. Za każdym razem myślę, że nie zapisałam wszystkiego, ale ostatecznie i tak wiem, że każde moje słowo wyraża moją miłość. Tak bardzo, bardzo Cię kocham. Tak bardzo, bardzo Cię kocham. Słodki język. Tysiąc słów chciałabym powiedzieć Tobie, Boże. Tysiąc słów chciałabym wyśpiewać Tobie, Ojcze. Ciągle
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Przed chwilą, gdy tak siedziałam, to po prostu myślę, Boże, patrzę na ludzi, którzy wchodzą i zadaję pytanie, co ja mam im powiedzieć. Wierzę, że przyszliście po to, żeby posłuchać tych piosenek, ale tak naprawdę nie chodzi o posłuchanie. Kiedy w moim sercu zrodziło się marzenie nagrania właśnie płyty zupełnie innej niż dotychczas, płyty, w której będą zapisane moje modlitwy bardzo osobiście, bo zresztą będziecie tego świadkami, to zastanawiałam się, czy to będzie kiedykolwiek możliwe. I Bóg spełnia marzenia. I po prostu właśnie doświadczam takiego spełnienia i naprawdę jestem szczęśliwa. I jedynym moim marzeniem, jeśli chodzi o tą płytę, było to, że jeżeli ktokolwiek zdecyduje się ją zabrać do domu, to żeby po prostu słuchał jej i miał swoje spotkanie z Bogiem. Żebyście mieli swoje spotkanie z Bogiem. O to się modlę, to jest modlitwa mojego serca i wierzę, że tak się wydarzy. W trakcie dzisiejszego spotkania będę chciała się po prostu modlić. Będę chciała też czasem was zabrać w podróż, jak powstawały te piosenki. Do płyty zaprosiłam ludzi, którzy są częścią też mojej historii. Są to ludzie, którzy są za mną. Są to ludzie, którzy też są nieobecni, bo nie każdy mógł przyjść i ze mną obecnie zagrać dzisiaj. Piękna Ewelinka, która jest od zawsze, jest wierna, po prostu jest cudowna. Dziękuję, że zagrałaś, zostawiłaś swoje serce. Zaśpiewałam piosenkę 1000 słów. Ma ponad 10 lat ta piosenka. I to jest piosenka moich dzieci. Pamiętam, że mój syn, który ma dzisiaj 18 lat, gdy miał lat 8, a ja siedziałam sobie z gitarą, to zadałam mu pytanie, mówię, Szymi, co chciałbyś powiedzieć Jezusowi? I on był taki malutki i on mówi, kocham Cię, Jezu. I ja sobie myślę, wow, to jest pomysł na refren. I zaczęłam śpiewać. I właśnie ten prosty refren, który myślę, że już zaczęliście śpiewać w trakcie, po prostu wyraził wszystko to, co próbuję spisać przez lata. No ale potem szukałam miejsca i pomysłu na zwrotkę. I powiem wam, mijały lata, minęło 10 lat. Po drodze pojawiła się w naszym życiu Natasza, znacie tą petardę. I któregoś dnia przychodziła, ja znowu jestem z gitarą i ja mówię, Nataszko, co byś powiedziała Jezusowi? Minęło 10 lat. A Natasza powiedziała, Jezusowi? 1000 słów. Więc po prostu ułożyłam piosenkę 1000 słów, chciałabym Ci powiedzieć. A i tak ostatecznie mówię, kocham Cię, Jezu. I to taka nuta. Kocham te chwile, kiedy jesteś obok. Kiedy mówisz, kim jestem w Tobie, kim Ty jesteś dla mnie. Kocham te poranki, kiedy przychodzę i znowu jest bezpiecznie. I jestem blisko. Cała ubieram się w Twoje słowa i znowu rozumiem, że zostałam stworzona z miłości i dla miłości. Śpiewać o Twoim pięknie. Twoje piękno z
lepszy jeden dzień z tobą niż tysiąc dni. Bez ciebie lepszy jeden dzień z tobą niż tysiąc dni. Bez ciebie lepszy jeden dzień z tobą niż tysiąc dni. Bez ciebie. Całuję pocałunkiem swoich ust, bo miłość jest cenniejsza niż wino. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnij. Wprowadź mnie, o król, do swoich komnat. Cieszyć się będziemy twoją miłością i weselem. Więc powstań, wietrze północny, wiej. Powiej wietrze z południa, przebij mój ogród, niech wejdzie do niego mój miły. Mój ukochany. Zagramy piosenkę Mój dom. Jestem przekonana, że ją pokochacie. I powiem wam, że ostatnia, jedyna historia, jaka wiąże się z tą piosenką, jest niebywała, gdyż nie powiem o tym, jak ją napisałam, bo już nie pamiętam, ale powiem o tym, że nagrywaliśmy ostatnio do niej teledysk z cudownym chłopakiem, który zrobił takie piękne zdjęcie, jakie widzieliście. I kiedy skończyliśmy nagrania, wracamy i okazało się, że ktoś skradł z jego auta sprzęt, który był w pojeździe, schowany, żeby nie było, żeby ktoś nie myślał, sprzętu się nie zostawia na zewnątrz. Był schowany. Dawid jest niezwykłym człowiekiem, a też złożył serce przy mnie. I tak sobie pomyślałam, że tego nikt nie zatrzyma, że i tak nagramy ten teledysk. Po to, żeby inni posłuchali tej muzyki, żeby zobaczyli, że domem prawdziwym jest serce kochającego ojca. Mój dom. Gdzie bezpiecznie
Jesteście. Tak? Dobrze. Dzisiaj gościnnie na gitarze pastor Arkadiusz Krzywodaj. Dziękujemy bardzo. Cudowny Boże, dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję Ci za te chwile, które och, darowałeś nam właśnie dzisiaj, właśnie teraz, ten piątek. To jest Twój czas. Modlę się o to, abyś Ty sam dotykał naszych wszystkich serc, Panie. Tu chodzi o Ciebie, tu chodzi o Ciebie we wszystkim. Tu chodzi o Ciebie we wszystkim. Bez Ciebie nic nie ma sensu. Bez Ciebie nic bym nie zrobiła. Bez Ciebie mnie nie ma. Jesteś wszystkim, co mam. Jesteś wszystkim, co chcę mieć. Chcę pamiętać Ciebie. Dajesz siłę wtedy, gdy nie wiem dokąd dalej iść. Wskazujesz drogę, znasz każdy kolejny dzień. Przy Tobie bezpiecznie jest, przestaję się bać.
Kochani moi, być może ktoś zauważył, że ja taka wyszłam wytatuowana i na tym klipie też, nie martwcie się, nie robiłam dziar publicznie, ale powiem dlaczego właśnie tak to sobie wymyśliłam, dlaczego tak. Bardzo kocham słuchać Kaję, znacie tę wokalistkę. I kiedyś Kaja w jednej ze swoich piosenek napisała: Jestem utkana z Twoich słów, jestem ulepiona z Twoich słów. Ten zwrot był zwrotem do mężczyzny i oznaczał, że jestem ulepiona z tego wszystkiego, co mi powiedziałeś, co mnie boli, dlatego że ona dalej śpiewa, że jest kamieniem. I kiedy pomyślałam sobie o tym, to zrozumiałam, że ja jestem zapisana całą prawdą o mnie, miłością, która pochodzi od samego Boga. I dlatego zdecydowałam się właśnie fragmenty tych wszystkich moich modlitw, które właśnie dzisiaj słyszycie, rozpisać na tych całych swoich rękach, i one takie są potem na tej płycie. I chcę Tobie dzisiaj powiedzieć, że tak naprawdę, jeżeli Ty już przyjąłeś tę miłość Boga, to wiesz, że jesteś zapisany miłością, zostałeś stworzony ze względu na miłość, zostałeś stworzony, aby być kochany, zostałeś stworzony, aby kochać. I jedyna rzecz pod słońcem, która ma sens, to właśnie bliskość Bożej obecności, to przekonanie o tym, jak bardzo jestem kochana, jak bardzo jestem chciana. I jeżeli nie masz pojęcia o tym, co może mówię, to chcę Ci powiedzieć, Bóg jest, On jest tutaj, On zaplanował to dzisiejsze spotkanie. Właśnie dzisiaj niebo pochyla się przed Tobą i mówi po prostu, pozwól, że będę Cię kochał. Pozwól, że będę Cię kochał. A tu mam kolejność, żeby nie było. Zaśpiewamy piosenkę pod tytułem Komnata. Komnata jest utworem, który powstał w czasie COVID-u. Kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domu i kiedy w telewizji widziałam mnóstwo różnych informacji i jedyne, co do mnie docierało, to lęk i strach. I wtedy nagle przyszła myśl, wow, jest taka przestrzeń, w której jest Książę Pokoju, a Jego imię to Jezus. I ja mogę tak naprawdę wejść do tej komnaty pokoju, gdzie spotykam mojego księcia.
Ktoś kiedyś pięknie napisał: zakochałam się w księciu, który jest Żydem. Bardzo mi się to spodobało. Właśnie zakochałam się w księciu, który jest Żydem, a jego imię jest Jezus. On jest księciem pokoju. Posłuchajcie. Wołasz mnie, zbliżam się. Księcia woła mnie, w jego ramiona się wtula i znika strach, i znika
wszystko dzięki Niemu się stało. I to, co istnieje, nie stało się bez Niego. Zagramy dla Was teraz piosenkę, która ma tytuł Znowu Wracam. I powiem Wam, że jest to piosenka, która jest znana w Filadelfii, przynajmniej przez część osób. I bardzo mocno kojarzy się z kobietą, która była dla nas wielkim błogosławieństwem, była cudem. A była to Dorota. Dorota odeszła do Boga. Była dla nas dowodem miłości. Kiedy myśmy spotykali Dorotę, to miałeś wrażenie, że spotykałeś po prostu niebo. Dlaczego o niej mówię? Bo pamiętam, że napisałam piosenkę o tym, że znowu wracam do domu. Ale także o tym, że są Boże obietnice i Bóg jest wierny. I kiedy napisałam tą piosenkę, to wyraźnie wiedziałam, że mam ją wysłać Dorotce. Ona nie była w tej wersji, która jest teraz. Ona była bardzo smutna, powiem szczerze, taka melancholijna. I wysłałam ją Dorocie, ona ją bardzo pokochała. I potem mi napisała, że ona prosi, żeby tę piosenkę śpiewać na jej pogrzebie.
To było niesamowite, bo myśmy ją zaśpiewali. A potem był następny pogrzeb i znowu ją śpiewaliśmy. Wolałabym takich życzeń nie mieć. Ale moi kochani, to jest piosenka pełna nadziei. To jest piosenka, która mówi o tym, że wracamy do domu. Do domu, który jest wiecznością, ale także to ten powrót do domu, on jest dwuwymiarowy, bo jeżeli jesteś daleko od Boga, który właśnie jest domem, to może czas wrócić do Niego po prostu. Może to jest dzisiaj ten moment, żeby wrócić do Niego, żeby być blisko, znowu blisko. Znowu wracam do domu. Do domu.
znowu wraca do domu. Znowu wraca do domu. Zawrócić do domu, bo woła cię Bóg. Zawrócić do domu, bo woła cię Bóg. Zawrócić do domu, bo woła cię Bóg. Miłość woła cię, miłość woła cię. To miłość woła cię. Dopływamy do brzegu i na koniec zachowałam piosenkę, która też jest ostatnią na płycie. Ty jesteś wszystkim, co mam. I powiem tak, naprawdę można mieć wszystko i nie mieć nic. I można mieć nic, a mieć wszystko. To zależy tylko i wyłącznie od tego, w jaki sposób definiujemy wszystko i nic. Szczęśliwy jest ten, który pojął, że bliskość Boga jest wszystkim. Ojcze, który jesteś w niebie, modlę się dzisiaj o każdą osobę, która jest na tym miejscu. Aby wyszła stąd, Panie, z takim głodem Twojej obecności. Aby wyszła stąd z przekonaniem, że jest kochana, że niebo o nią woła. Modlę się o to, Panie, aby ten dzisiejszy dzień stał się dniem uratowania wielu dusz, dniem zbawienia wielu serc, Panie. Dziękuję, że nosisz nas w sobie, że jesteśmy ważni dla Ciebie, że mamy znaczenie. Dziękuję, że Ty żyjesz, że nie jesteś historią. Jesteś moją historią. Jesteś moją historią. Jesteś moim dniem. Jesteś wszystkim. Yeah.
we wszystkim. Wszystko we wszystkim. Cudowny to był wieczór. Dziękuję. Zaklaskajmy. Za to spotkanie. Zaklaskajmy jej, tak. Ja nie wiem, co mam w takich momentach zrobić. Powinniśmy mieć taką zapadnię, żeby się schować. Dziękuję. Po prostu dziękuję. Nie przedstawiłaś muzyków, czy przedstawiłaś? Aha, dobrze, właśnie, bo ja jeszcze... Tak, dobrze, dziękuję. Na bębnach Jakub Breś. Jego młodszy brat Robert Breś. Tata. To jest ojciec, a tak wygląda. Za mną Krzysztof Job. Miron Antoniak, klawisze. Śpiewała ze mną dzisiaj na początku, a potem w chórkach, które słyszeliście, Ewelinka Siedlaczek, która jest gdzieś tam. Tak. Zagrała gościnnie także na flecie bocznym, prostym, jakkolwiek na wszystkim się dało. Katarzyna Gacek-Duda, nieobecna tutaj. Zagrał także Filip Kuczak, którego nie ma, jest jego żona, przynajmniej słyszałam, że ma być. Jeżeli jesteś, powiedz, że są wielkie brawa dla Filipa. Tak. I na koniec chciałabym poprosić tutaj człowieka, z którym pracowałam przez te wszystkie miesiące. Chodź tutaj, Grzesiu, niech ten świat cię zobaczy. Chodź, chodź. Chodź. Jeżeli ktokolwiek z was ma marzenie, żeby nagrać płytę, czy nagrać piosenkę, polecam. Powiem tak, przyszłam do niego, wzięłam gitarę i zaczęłam grać. Gdybyście to usłyszeli, to naprawdę to było straszne, ale on ma serce, on słuchał. I on po prostu tylko słuchał, a ja mówię, Grzesiu,
to jest piosenka, w którym jest mój dom, rozumiesz? Tam muszą być te dźwięki serca. A Grzesiu, dobra, to pędny takie będą. I wszystko zapisywał, był cierpliwy. Potem ja mówię, a teraz wejdę i będę się modliła, dobrze? I ja weszłam i zaczęłam się modlić. I modlę, śpiewam innymi językami. Jak ktoś nie wie, zapraszam, wytłumaczę potem, co to znaczy. I śpiewam i wychodzę, Grzesiu, i jak? A Grzesiu mówi, z modlitwą się nie dyskutuje. Więc po prostu wszystko zapisał. Chcę podziękować, chociaż nie będę w stanie, zrobiłam to już na płycie i zapisywałam. Wszystkim ludziom, którzy otoczyli mnie troską, miłością, którzy po prostu byli ze mną w mojej podróży. Dziękuję, to jest oczywiste, mojej rodzinie, moim dzieciom, moim mężowi, którzy po prostu są ze mną zawsze, którzy słuchają. Ja śpiewam nawet czasami w nocy, uwierzcie mi, to jest przerażające, ale ja dziwne dźwięki wydaję w nocy i wtedy mój mąż mówi amen, siostro, więc po prostu takie rzeczy się zdarzają, więc dziękuję, Daniel, naprawdę. Dziękuję całej mojej Filadelfii, że mnie kocha i kocham was bardzo mocno. Dziękuję, że czekaliście, że byliście razem ze mną w tej podróży. Dziękuję całej mojej rodzinie, wszystkim. I dobrze, teściowo, miałam kiedyś cię wymienić. To jest twój dzień. Dziękuję ci, że jesteś. Dziękuję tym, którzy w trakcie nagrywania zajmowali się moją Nataszą, bo czasem tak się zdarzało. Dawid, nie wiem, gdzie jesteś. Dziękuję, że nocowała u was, że jadła. Dziękuję, po prostu wszystkim dziękuję. Nie jestem w stanie po prostu wszystkich zapamiętać. I Karo, Karo, bez ciebie to by się nie wydarzyło. Po prostu to jest mózg, który myśli za mnie. Ona te płyty przywiozła szczęśliwie, bezpiecznie. Ona wszystko ogarnęła. Boże, dziękuję ci za tych wszystkich ludzi, których mi dałeś. Przede wszystkim dziękuję za to, że ty położyłeś rękę na tych dźwiękach. Nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu dziękuję. To jest cudowny dzień i błogosławię tych ludzi. Amen. Całe życie z wariatami. Ja zawsze będę przytaczał tą historię. Będziemy kończyć powoli. Taka malutka byłaś. Przychodziłaś, miałaś 19 lat i kiedy zaczynała nabożeństwo, mówiła: pastorze, nikt mnie nie chce słuchać, zacznij za mnie. Naprawdę. Wiecie, jesteśmy wdzięczni Bogu, Batko, dziękujemy ci. To było naprawdę wyjątkowe. Wychodząc stąd, możecie zakupić płytę Beaty Mazurek. Chciałem powiedzieć Filadelfii, Beaty Mazurek. I wiecie, najpiękniejsze w tym całym projekcie Bożego Serca, jakim jest Filadelfia, jest wiele pięknych rzeczy. Ale jedną rzeczą, która jest absolutnie taka unikatowa, to, że ze zwyczajnych ludzi on robi niesamowitych czempionów. I watch out, bo już następni nadchodzą. Sarunia, taka malutka byłaś. Błogosławiliśmy cię razem z Karo. Jutro posłuchajcie Karo, to następny lider. Sarę, następny lider uwielbienia. Tomek, biegali tacy mali w kościele. Pamiętam z moją Angeliką, jak się kłóciłem w windzie i mówię: Angela, ty powinnaś kazania głosić. Sam sobie głoś i daj mi spokój. To pamiętam to zdanie. Do końca życia będę je pamiętał, ale ja nie odpuszczałem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja, zwykły człowiek, taki wiejski pastor, potrafi dostrzec w ludziach to coś, to sobie myślę, że Bóg widzi o wiele więcej. I musisz to zobaczyć więcej w tobie, ponieważ Bóg nie wybiera czempionów, wybiera zwyczajnych ludzi, takich jak Beata Mazurek, jak Sara, jak Karolina, jak Angelika, jak ja, aby uczynić z nich czempionów. Dlaczego? Bo wszystko jest możliwe dla Boga. Do zobaczenia jutro, kupcie płytę, spotykamy się o godzinie 10 rano. Cudownie, że byliście. To był fenomenalny wieczór. Dziękujemy za waszą obecność. Do zobaczenia jutro, wyśpijcie się, czekamy na was. Można płacić kartą. Co noszę na dnie swojego serca.
więc znowu piszę i piszę. Ostatecznie i tak wiem, że wszystkie moje słowa wyrażają jedno. Tak bardzo, bardzo Cię kocham.